Siema. Ja jestem Adam, dzisiaj wymienimy filtr kabinowy w Skodzie Super B. Oczywiście nasz filtr znajduje się z przodu w schowku nad kolanami pasażera. Operacja nie jest jakaś tam skomplikowana, wystarczy nam chyba śrubokręt torksowy lub zwykły, nie jestem teraz pewien. 15 minut wolnego czasu i po robocie. Także zaczynam. Ok, więc filtr znajduje się dokładnie tu. Musimy podnieść, tylko tutaj są takie dwa zatrzaski z prawej i z lewej strony. Podnosimy je delikatnie do góry. Uważamy, podtrzymujemy skałę, żeby nie upadł. Teraz mechanizm kliknie, wypnie się. Fajnie spada na wszystko. Płaski śrubokręt. I podginamy. Butterfly doors on the Tesla, I ain't spend shit on gas. Tu są, jak widzicie, takie rąbki. Musimy podnieść troszkę plasticzki po kolei na każdym. No i co? I oczywiście wyciągamy stary filtr. Wanna know why she knows. I'm in H&M cozy, breaded up hoagie, spend it on the brodies. We hit hard, that's blunt force trauma. 3-6 hoes, I pound my collar. If she less in the tent, I make her split the bill, for real. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Szybkie pięcia, zobaczę, że wszystko jest dobrze. Na początku trafiamy tutaj do naszego zwalniacza. Okay. I wszystko zrobione. Filtr wymieniony i byłoby na tyle. Co do samej wymiany filtra kabinowego, jest w sumie chyba bardzo prosta. Każdy może to zrobić, nie potrzeba do tego żadnego warsztatu. Jedyne co jest tam w sumie potrzebne, to jakiś płaski śrubokręt do podważenia tych spinek. Zalczam oczywiście ostrożność, delikatność, to plastik, łatwo to złamać. Filtr. Filtrona w moim przypadku, lubię polskie rzeczy. Zawsze jak można kupić Polaka, no to kupuję. Co więcej, fajna zabawa. Dla początkujących jak najbardziej jest to spoko. Żegnam się z Wami. Oczywiście zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie, cześć.